Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu i czytamy fragment Ewangelii ze św. Marka z 12 rozdziału, wierszy od 28 do 34. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu. Pan Bóg, nasz Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznieś odpowiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego miłować Go całym sercem, całym mysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Właśnie, słynna Ewangelia, słynne pytanie o, o największe przykazanie i słynna odpowiedź, właśnie dwa przykazania miłości. Już w tym tygodniu raz gdzieś nawiązywałem do, do tego, bo no właśnie tak jak, tak jak w dzisiejszej Ewangelii to słyszymy, to w ogóle Jezus uważał, że to jest najważniejsze ze wszystkiego. Tak naprawdę to czasy zdać sprawę, że Jezus tego, jak to powiedzieć, nie wymyślił. I dla Żydów to nie było jakieś zaskoczenie, prawda, to co Jezus powiedział, dlatego że to przykazanie, o którym wspomina Jezus dzisiejsze Ewangelii, które wskazuje jako pierwsze najważniejsze, to znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa. To jest dokładnie szósty rozdział, czwarty wers. Natomiast przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego, no to znajduje się w Księdze Kapłańskiej, to jest rozdział 19, 18 wersji, jeśli dobrze pamiętam. I nawet połączenie tych przykazań, to w sumie było znane Żydom, tak naprawdę. Że właściwie, tak pozornie rzecz biorąc, Jezus nie powiedział nic nowego i ten uczony w piśmie też taki jakiś strasznie zaskoczony nie jest tylko, że no, przyznaje rację Jezusowi. Nie? Rzeczywiście przyznaje rację Jezusowi i jakoś tak dramatycznie nie jest wstrząśnięty tym, co Jezus powiedział. Tylko ja myślę, że problem był w tym, że Izraelici nie podważali tych przykazań, o których wspomina Jezus w dzisiejszej Ewangelii, oni tego nie podważali, no bo tak stanowi Słowo Boże. Mało tego właściwie tak naprawdę, jak się zbada Księga Powtórzonego Prawa lingwistycznie, to są też takie podstawy, sądzić, że kiedyś Księga Powtórzonego Prawa w ogóle zaczynała się od tych słów. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jest jeden, że od tego właśnie się ta Księga Powtórzonego Prawa zaczynała, później dopiero dopisano te poprzednie rozdziały, poprzedzające rozdziały. I że Żydzi no, zdawali sobie sprawę, że to tu jest oś cała, nie? właśnie w tych dwóch stwierdzeniach wrzętych z księgi powtórzonego prawa i z księgi kapłańskiej, tylko też jednocześnie odkrywali, że nie jesteśmy w stanie tego spełnić, i dlatego ich, ich jakby rozważania ich jakby zastanawianie się nad tymi słowami nie szło w jakimś takim kierunku konstruktywnym, tylko właśnie w takim kierunku, jakby to sobie przetłumaczyć, żeby stało się dla nas znośne. Na przykład skutek był taki, że na przykład przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego, no to tak kombinowano, żeby to ograniczyć, no, że bliźni to jest właśnie tylko członek narodu izraelskiego i właśnie to tylko między sobą mamy się miłować, a właściwie to tylko, prawda, swoich y, takich najbliższych sąsiadów, tych, którzy są moimi przyjaciółmi, tych, którzy mi czynią dobrze, prawda? Ale wrogów to chyba trzeba nienawidzić, nie? No i to szło w kierunku stwarzania takich tłumaczeń tego wszystkiego, które byłyby znośne dla nas, y, właśnie, ale tak naprawdę które zamykają nas nadal tylko i wyłącznie w obrębie tego świata. I zobaczcie, że my do dzisiaj mamy takie tendencje, żeby słowa Jezusa, nie tylko te, ale w ogóle, tak jakoś obrabiać, tak jakoś interpretować, tak jakoś prawda, sobie tłumaczyć, żeby ostatecznie one traciły taką moc, że się tak wyrażę, szokującą, wytrącającą nas z równowagi, wybijającą nas z, z takiego dobro, wygodnego grajdołka, żeby się okazywało, że właściwie to tak ogólnie to jest nieźle, prawda, ogólnie to tak właściwie no, no sobie możemy żyć jak żeśmy żyli i wszystko jest w porządku, prawda, nie, wszystko przyklepane, no. tylko, że wtedy te słowa nie wyprowadzają nas poza tą rzeczywistość, nie wyprowadzają nas poza samych siebie, Dalej nas zamykają w sobie, dalej nas zamykają w tej rzeczywistości w naszej byle jakości, jeżeli my je sobie przerobimy po swojemu. I właśnie tu jest problem. I tak mi się to silnie kojarzy, no właśnie po pierwsze z tak zwanym kazaniem na górze. To jest piąty rozdział Świętego Mateusza, ono się tam zaczyna, później tam się ciągnie przez następne rozdziały. Szczególnie z tą sekcją, kiedy Jezus tak, to jest taka znana sekcja jakiejś, tak Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, ja wam powiadam. I tam też nawiązuje w pewnym momencie do przykazania miłości bliźniego, że mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego już nienawidził. I właśnie okazuje się, że nigdzie w Biblii nie znajdziemy takiego stwierdzenia, że nieprzyjaciela swego już nienawidził, to jest właśnie ten ludzki dodatek, nie? żeby osłabić wymowę tego, co powiedział nam Bóg, bo odkrywamy, że nie jesteśmy w stanie tego spełnić. A Jezus mówi dokładnie w kazaniu na górze o miłości nieprzyjaciół, o modlitwie za tych, którzy nas krzywdzą i prześladują, i o miłości nieprzyjaciół. Prawda? Czyli Jezus jakby przywraca pierwotną ostrość tym słowom, jakby burzy te wszystkie nasze ludzkie próby. Otępienia tych słów i tu się pojawia wczorajszy kofos, nie? ten wczorajszy niemy, bo kofos to słowo kofos w grece znaczyło też otępiały, nie? stępiony, nie? że właśnie no, to jest właśnie to kofos, nie? że to trzeba wrócić, właśnie, że my, my jakby doprowadzając do tego, żeby to słowo Boże przestało być ostrym mieczem ubosiecznym, tylko że było takim mieczem stępionym takim do zniesienia dla nas, takim mieczem, który nie rozdziela, nie, nie, nie rozdziera nas aż do szpiku, prawda, takim mieczem, który nie przenika nas aż do głębi, kiedy właśnie powodujemy stępienie tego słowa, no to sami się stajemy kofos, sami się stajemy otępiali, nie, sami się stajemy właśnie ograniczeni tylko do takiej rzeczywistości, tylko do własnych możliwości i tak i dlatego Jezus właśnie mówi o tym, te, te, te przykazania miłości. To zobaczcie, mówią o tym dokładnie, żeby jednak to słowo usłyszane, bo to trzeba cały czas zwracać uwagę, że Jezus podkreślił, że pierwsze jest słuchaj. Teraz to tak, spróbujemy to bardziej szczegółowo rozważyć, ale chciałbym, żebyśmy zauważyli po pierwsze, że jakby patrząc na całą strukturę tego, to to, co ja usłyszałem, to co ja usłyszałem od Boga, to powinno przeniknąć mnie do głębi. To Nie można doprowadzić do sytuacji, że, to, że ja to wstępię, że ja to gdzieś zatrzymam wstępie, doprowadzę do tego, że to, co słyszę od Boga, żeby straciło swoją ostrość i żeby mnie ostatecznie nie przeniknęło aż do rozdzielenia szpiku i kości. Właśnie to jest to, co powiedział święty Paweł. To słowo musi mnie przeniknąć, przeciąć, właśnie jakby przeniknąć moje serce, moją duszę, mój umysł, moje wszystkie możliwości, wszystko co mnie stanowi, dogłębnie wniknąć we mnie to słowo, prawda? I właśnie na tym to polega, żebym ja nie odważył się w ogóle. Nie odważył się w ogóle to słowo stępiać, żebym ja się nie odważył to słowo jakoś przeinaczać, przetwarzać w taki sposób, żeby straciło tą swoją ostrość. I właśnie tutaj jest sprawdzian, czy ja przypadkiem nie manipuluję słowem. Tu trzeba właśnie się przyglądać, czy, czy to słowo rzeczywiście przenika mnie jak miecz super superostry, to właśnie aż do przeniknięcia ciała, stawów, szpiku, kości, właśnie aż do przeniknięcia serca, umysłu, duszy, wszystkich moich możliwości. Wszystkiego to, to słowo, które słucham, no, powinno przeniknąć, zweryfikować, jakby no, postawić mnie no, do głębi. No, wszystko we mnie nie? powinno stanąć w świetle tego słowa. Prawda? Inaczej, no to, m, inaczej to słowo nie dokona tego, co ma dokonać i to ja uczynię to słowo nieskutecznym. bo Ja, prawda, y, przywiązany do siebie samego, do swojego ja, do moich wyobrażeń, do tego, że to ma być po mojemu, nie? Y, Napełniony lękami, że broń Boże przypadkiem nic nie zmienić, nic nie ruszyć, prawda? I w ogóle y, albo nawet i z lenistwa. Dlatego, że mi się w ogóle nie chce, no i z różnych innych powodów, prawda, no nie, nie pozwalam, nie? że to słowo, prawda, mnie przeniknęło dogłębnie, że przeniknęło mnie dogłębnie. Właśnie, a okazuje się, że to słowo to nie jest pusty dźwięk, tylko w ogóle w, ogóle w języku hebrajskim słowo to jest dawar, taki, taki termin hebrajski. I te, to dawar oznacza coś pomiędzy naszym słowem a wydarzeniem. To jest to, co mówi Święty Jan później w prologu, logos. Nie? Logos, przez które wszystko się stało. Nie? Logos, nie? że to jest coś, coś innego niż rema. Rema to też jest słowo, tylko słowo takie właśnie wypowiadane w znaczeniu dźwięk. Tak samo jak proces mowy, język grecki określa jako lego albo laleo, że laleo to jest sam fakt wydawania dźwięków, to jest taka mowa, no, mówienie takie w sensie, w sensie no, wydawania określonych dźwięków. Nie? Natomiast lego to jest takie, ten czasownik lego określa w ogóle wypowiadanie jakiegoś dogłębnego sensu, to to lego mówi o mówieniu... Yy, w znaczeniu takim, co jest dokładnie mówione, co tam jest ukryte w tej mojej mowie, w tej mojej przemowie. Prawda? I tak samo jest logos, rema, y, różnica między logos i rema, że rema to jest słowo w takim znaczeniu właśnie, no, no słowo jako dźwięk, nie? że prawda, no, no słowo, nie? Natomiast logos to jest cały sens ukryty w tym dźwięku, to co ten dźwięk ma w sobie nieść, nie? To co tam jest w głębi, prawda? I teraz prawdziwe spotkanie ze Słowem, no to jest właśnie na głębinach. Nie? Że Logos przychodzi, przychodzi cała głębia Boga w Chrystusie. W Chrystusie przychodzi cała głębia Boga. Właśnie to serce Boże otwarte na krzyżu. W Chrystusie przychodzi cała głębia Boga. I ta głębia Boga chce mnie przeniknąć, dotknąć aż do głębi i do głębi mnie przemienić, przekształcić, prawda? Żebym ja się objawił światu jako dziecko Boga, jako syn Boga, jako córka Boga. No ale, żeby to się stało, to ja potrzebuję rzeczywiście pozwolić temu Słowu zachować swoją ostrość, ostrość sprawiającą, że to Słowo przenika mnie aż do głębi, przekształca mnie, przemienia, przetwarza mnie aż do głębi. I to Słowo ma taką moc, tylko jednocześnie no, problem jest taki, że to słowo do końca szanuje moją wolność. Każda granica, jaką ja postawię w sobie temu słowu, zostanie przez słowo uszanowana. Że z jednej strony to słowo jest nieprawdopodobnie ostre, ma nieprawdopodobną moc przekształcania, przemieniania, przenikania, prawda? Ale z drugiej strony okazuje się, że jest nieprawdopodobnie słabe, bo wystarczy jakakolwiek granica postawiona przeze mnie temu Słowu i, i to słowo się zatrzyma. Do końca uszanuje moją wolność. I właśnie dlatego nasze relacje z Bogiem no, są takie trudne dla obu stron, bo to są relacje oparte właśnie na wzajemnym poszanowaniu wolności. Nie? No i to jest tak, że my za bardzo nie szanujemy wolności Boga. My ciągle Boga próbujemy zmuszać do tego, żeby hmm, robił to co my chcemy, natomiast ze strony Boga jest dogłębny szacunek. Właśnie to jest nieprawdopodobne, jak Jezus, z jakim on szacunkiem traktuje każdego człowieka. Z jakim dogłębnym szacunkiem, jak dogłębnie szanuje wolność każdego człowieka, wolność moją, właśnie każdy fragment tej wolności. Nie? Właśnie, więc chciałbym, żebyśmy zrozumieli ten ogólny obraz, na czym to polega. Nie? No i właśnie dlatego Jezus mówi o miłości do tego słuchanego słowa. Nie? Że ta, 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 ta miłość, żeby ta miłość do tego słowa, do tego co ja słyszę, prawda, do tego Boga, który mi się wyznaje w swoim słowie, w żywym słowie w Jezusie Chrystusie, że ta miłość ogarnęła mnie całego. Nie? że ta miłość, co to znaczy miłość, że ja świadomie, dobrowolnie otwieram się przed tym słowem, prawda? Pozwalam, że to słowo właśnie wkraczało, przenikało wszystkie sfery mnie i w ten sposób prze przemieniało, przekształcało, przetwarzało mnie w miłość niestworzoną. Właśnie widzicie, bo tu trzeba zrozumieć, że jest pewna różnica między miłością niestworzoną, czyli Bogiem. Bóg jest miłością, ale miłością niestworzoną. Natomiast my jesteśmy miłością stworzoną. Bóg, Bóg stworzył stworzył miłość, swój obraz, swoje podobieństwo człowieka, który jest zdolny do dialogu z Nim. I teraz ten dialog zaczyna się od słuchania, od tego, że ja, ja. Otwieram się na wszystko, co Bóg chce mi powiedzieć, i tylko na to, co chce mi powiedzieć Bóg. Właśnie dlatego Jezus tak podkreśla, że Pan jest jeden, Pan jest Bogiem i Pan jest jeden. Nie? Jeden. Jeden jest, który ma prawo do mnie, do mojego umysłu, do mojego serca, do moich myśli, do mojej duszy, prawda? do wszystkich moich możliwości. Bo to wszystko jest Jego dziełem, Jego darem. On to wszystko stworzył, on to wszystko mi dał, on to, to wszystko mnie wyposażył, prawda? I teraz nie chcę tego brać na siłę. On nie chce tego brać na siłę. To wszystko, o czym Jezus mówi w tym przykazaniu. Te wszystkie sfery ludzkie, to one zostały mi dane, zostały stworzone po to, żeby właśnie przeniknięte Logosem, przeniknięte Słowem Boga, przeniknięte właśnie Jego esencją, prawda, przeniknięte służyły Bogu do tego, żeby tak jak właśnie trochę wczoraj to rozważałem, żeby, żeby, żeby właśnie ostatecznie, ostatecznie wchodzić poprzez mnie w relację z tym światem, wyznawać się temu światu. Ja, że to jest niezwykły plan Boga, że Bóg nie chciał wchodzić w bezpośrednią relację z tym światem, tylko zaprosił mnie, żebym ja, ja, nie? ja był jego sposobem na wchodzenie w relację z tym światem. Ale właśnie dlatego uczynił mnie świadomym, dlatego mnie uczynił wolnym, żebym miał świadomie i w sposób wolny. Prawda, wchodził w relacje z Bogiem i radował się właśnie tym, że Bóg mnie zaprosił, bym razem z Nim, prawda, razem z Nim, w dogłębnej jedności z Nim, przeniknięty, przesiąknięty Nim, prawda, wyznawał razem z Nim Jego samego miłość, niestworzoną światu. Zobaczcie, jaka to jest godność człowieka. Ja jestem miłością stworzoną, a Pan Bóg nadaje mi moc nadaje mi prawo, nadaje mi moc wyznawać światu, wyznawać braciom, siostrom miłość niestworzoną. Miłość niestworzoną. Miłość, która nie ma początku ani końca. Miłość, która jest. Miłość, która jest. Właśnie widzicie, bo tak, no Jezus właśnie takich sformułowań tu używa. Pismo Święte używa takich sformułowań od samego początku. Właśnie kiedy Tutaj język grecki mówi o panu, nie? używa takiego słowa pan, czyli kyrios, nie? kyrios, nie? kyrios hoteos hemon, czyli pan Bóg nasz, nie? pan Bóg nasz, kyrios hoteos hemon. To w oryginale hebrajskim, w tym miejscu, gdzie jest tutaj kyrios, czyli pan, no to jest imię Boga Jahwe. Nie? Imię Boga Jahwe, nie? Dokładnie to jest tak, Szemaj Izrael, Jachwę Elochenu. Elohe, Szemaj Izrael, Adonai Elochenu. Właśnie tutaj dotykamy tego imienia Jahwe, nie? Tego imienia, które mówi o istnieniu, o byciu, nie? Samo Pismo Święte, Bóg w chwili, kiedy objawia to imię Mojżeszowi, kiedy objawia to imię Mojżeszowi, to mówi o sobie, jestem. Nie? Przy czym no, język hebrajski no, jest dosyć specyficzny, jest trochę inny od naszego, znaczy nie tylko w sensie liter, czy dźwięków, czy słów, ale w ogóle inna jest logika tego, tego języka, jakby inna filozofia stoi za tym językiem. Inna jest gramatyka i właśnie to słowo jestem, to hebrajskie jachwe, to oznacza, to właśnie nie wiadomo w jakim czasie gramatycznym to jest wypowiedziane, bo inaczej, to jest taki czas gramatyczny, który jest jednocześnie czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Właśnie to, to imię wyraża tą niestworzoność, to, to, że ta miłość nie ma początku ani kresu, prawda? Ta miłość nie ma początku ani kresu. I ta wasza miłość, która nie ma początku ani kresu, stwarza mnie, miłość stworzoną, zdolną właśnie do tego, żeby się otwierać na miłość niestworzoną, żeby wchodzić z tą miłością niestworzoną w dialog, dialog, który się zaczyna od słuchania, od zasłuchania się, nie? zasłuchania się w słowo żywe i prawdziwe. Okazuje się, że to słowo Boga skierowane do mnie, to słowo miłości Boga skierowane do mnie, słowo miłości Boga, która, które wydobywa mnie do istnienia, Słowo miłości Boga, który, w którym Bóg opowiada mi o sobie samym i w ten sposób opowiada mi o mnie, to słowo jest żywe, prawdziwe, jest osobowe. Ono objawia się nam w Chrystusie i nagle odkrywam, że to jest sam Bóg wybiegający mi naprzeciw, sam Bóg nachylający się nade mną, sam Bóg wychodzący mi na spotkanie, sam Bóg stający się darem dla mnie. A ja jestem stworzony jako zdolny. Do przyjmowania tego daru, do świadomego, wolnego przyjmowania tego daru, świadomego, wolnego otwierania się na ten dar, świadomego, wolnego zgadzania się na, na to, by ten dar, dar samego Boga przenikał mnie, przenikał wszystko we mnie moje serce, moją duszę, mój umysł, prawda, wszystkie moje możliwości. Że żeby miał ja w sposób świadomy, wolny i z radością, że właśnie taki wielki Bóg nie? stał się dla mnie darem. Nie? Stał się dla mnie darem i chce mnie przeniknąć i przekształcić samego siebie. Kiedy On mi opowiada o sobie, kiedy Bóg mi opowiada o sobie, to opowiada mi o obietnicy. Obietnicy, która już jest moja w Chrystusie Jezusie. Właśnie to jest coś niezwykłego, że ja jestem w stanie reflektować siebie jako osobę, odkrywać siebie jako osobę, odkrywać swoje istnienie jako osobę i mało tego, ja jako osoba jestem w stanie odkrywać prawdę o Bogu. Bóg chce się dawać mi poznawać. Chce się dawać mi poznawać, chce mnie uwieść samym sobą. Chce mi dać poznać swój wielki plan, swój wielki plan. To entole, to słowo entole mówi o spełnieniu, o celu, prawda, że akcentuje cel, że to entole to nie jest taki nakaz taki prosty, że masz to zrobić i nie pytać po co. Tylko to entole to jest takie, no, no jest w tym aspekt polecenia. Ale przede wszystkim to polecenie akcentuje cel, nie? że w tym poleceniu ja już kontempluję cel, do którego to polecenie mnie prowadzi, prawda? I ja się nie skupiam na tym, że ktoś mi coś kazał, tylko skupiam się na tym, do czego ten ktoś w ten sposób mnie zaprasza. Że ktoś mi zaleca coś, nie? zaleca, prawda? Radzi mi, nie? zaprasza do czegoś, prawda? I, jakby radząc, czy zapraszając, czy zalecając mi coś, jednocześnie mi ukazuje, dokąd mnie to doprowadzi. O co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Ja bym właśnie bardzo chciał, żebyśmy zauważyli, właśnie ten aspekt, nie? ten waszy aspekt, nie? że w tym wszystkim chodzi o to, że ja żył tak zapatrzony, zasłuchany w żywe Słowo Boga, nie? które przychodzi do mnie w Chrystusie. A Chrystus przychodzi do mnie na wiele sposobów. Poprzez słowo pisma, poprzez sakramenty, poprzez swoje ciało i krew, poprzez wydarzenia, prawda? Żebym ja był tak zapatrzony, zasłuchany w to żywe Słowo. I jednocześnie tak świadomie otwarty, żebym ja coraz bardziej chciał tego słowa, żebym coraz bardziej chciał by, by być przesiąknięty, przeniknięty tym słowem. Bo to słowo przychodzi przede wszystkim opowiadać mi o sobie, a opowiadając mi o sobie, opowiada mi o tym, co chce zrobić ze mną, dokąd chce mnie doprowadzić. prawda? I jednocześnie już w tym słowie jest spełnienie tej obietnicy. To jest to tak jak Maryja, wiecie. Tak patrzę na Maryję w zjastowaniu i właśnie to widać w Maryi, nie? że Maryja jest cała pragnieniem, żeby docierało do niej Słowo Boga, żeby to Słowo ją przenikało, przekształcało, uczyniło z nią cokolwiek zechce, ale jednocześnie cała jest pragnieniem, żeby to robiło tylko i wyłącznie Słowo Boga, żadne inne Słowo, bo Bóg jest jeden, tylko jeden jest, nie? tylko jeden jest. Jeżeli się otworzę na Słowo, które nie pochodzi od Boga, jeżeli poddam się Słowu, które nie pochodzi od Boga, jeżeli pozwolę, żeby moje serce, mój umysł, moja dusza, moje możliwości, wszystkie, które mam, nie? moje wnętrze całe, że to zostało nasią, nasączone, przeniknięte Słowem, które nie pochodzi od Boga, to to nie będzie Słowo tego, który jest, a więc poprowadzi mnie to Słowo. W kierunku nie jestem, w kierunku niebycia, w kierunku odchłani, w kierunku pustki, i ta pustka zacznie we mnie narastać. Tak jak wczoraj próbowałem pokazać no, to słowo wrogie, to słowo pochodzące od księcia ciemności, to próbuję się zaczepiać na tym, co nam po ludzku jest tak prosto wygodne, prosto, przy, prosto przyjemne, właśnie na na tej tendencji, żeby to wszystko dopasować do swoich wyobrażeń, oczekiwań, właśnie na tym się zasadza to słowo i dlatego nam jest takie wygodne to słowo wroga. Nie? Bo to słowo wroga, jakby hmm, początkowo wpasowuje się w moje wyobrażenia, w moje oczekiwania. Wpasowuje się w to, co mi wygodne, w to, co mi przyjemne, i tak to słowo mnie usypia, i tak mnie przekonuje, żebym ja się na to słowo otworzył, prawda, żebym dał się temu właśnie słowu przeniknąć. To nie jest słowo miłości. Dlatego to słowo musi szukać, szukać jakiegoś sprytnego sposobu, żebym ja się na to wrogie słowo otworzył, żebym ja to wrogie słowo potraktował. Jako słowo przyjaciela i, i, i dopuścił to słowo do swojego wnętrza, do swojego serca, do swojej duszy, do swojego umysłu i poddał temu słowu swoje możliwości. I właśnie w taki sprytny sposób to słowo funkcjonuje, że właśnie zasadza się na tym, że słowo Boga, słowo Boga przekracza moje możliwości, że słowo Boga wykracza. Poza wszystko, co ja jestem w stanie wymyśleć, co jestem w stanie się spodziewać yy, na płaszczyźnie moich możliwości. Yy, prawda, I na tym się zasadza słowo wroga, i tutaj gmera, i tu doprowadza do tego, żebym ja zwątpił słowo Boga. Doprowadza do tego, żebym ja potraktował słowo Boga jako wyznaczone mi zadanie, nie jako obietnica, ale wyznaczone mi zadanie, żebym potraktował słowo Boga nie jako słowo miłości ale właśnie Słowo narzuconych mi obowiązków, z których będę niewolniczo rozliczany, prawda, i żebym ja się zniechęcił do tego Słowa Boga, przestał widzieć w tym Słowie obietnicę miłości niestworzonej, prawda, tylko zaczął widzieć Słowo Boga jako coś absurdalnego, niemożliwego do spełnienia i w ogóle, i żebym się głęboko zniesmaczył do Słowa Bożego, Prawda? do tego słowa Boga no i żebym potraktował słowo wroga jako słowo przyjaciela, bo, bo to słowo zacznie, prawda, mnie gładzić na takiej płaszczyźnie dla mnie łatwo dostępnej, takiej miłej, takiej przyjemnej, takiej wpasowującej się w moje wyobrażenia i w moje oczekiwania, żebym ja ostatecznie właśnie pozwolił, że to słowo zapanowało we mnie. A to jest słowo uzurpatora, a to jest słowo złodzieja, tego, który przychodzi kraj zabijać i niszczyć. I właśnie, jeżeli ja otworzę się na słowo wroga, które jest miłe i przyjemne właśnie, które mnie uspokaja, nie? które mówi właśnie, że nie, no tamto słowo, ty zobacz, kto jest w stanie tamto spełnić, nie? Kto jest w stanie to w ogóle zrobić? To, to nikt nie jest w stanie tego zrobić, słuchaj. Ja ci pokażę drogę, nie? Taką właśnie łatwą, taką właśnie. Na, uszytą na twój rozmiar, na rozmiar twoich wyobrażeń, twoich oczekiwań, twoich domysłów, nie? No zobacz, to jest prawda, nie? To, tamto to jest absurd, kto by tamto w ogóle zrobił, kto by w ogóle tamto spełnił, nie? Właśnie, ty, ty, no zobacz, a tu jest coś na twoją miarę, na miarę twoich oczekiwań, twoich wyobrażeń, na miarę twoich apetytów, nie? Prawda? No i właśnie tak mnie wróg przekonuje, żebym ja się poddał Jemu Słowu, poddał całe swoje wnętrze, wszystko w sobie temu właśnie wrogiemu Słowu, a to Słowo wtedy mnie wszystkiego pozbawi, nie? Tak mnie poprowadzi, że ja sam siebie wszystkiego pozbawię, odkryję, że jestem nagi i że niosę w sobie pustkę, nie? Bo to jest Słowo, to, to nie jest Słowo Jachwę, to nie jest Słowo Tego, który jest, Jeden jest. Jeżeli ja się otworzę na Słowo Kogoś, który nie jest tym, który jest, to zawsze to Słowo doprowadzi mnie do niejestem, do pustki, do śmierci, do nicości. Nie? Dlatego że duch nazywany jest księciem ciemności, on zawsze poprowadzi w ciemność. Ale właśnie tu jest ten punkt drażliwy, to jest ten punkt zaczepny. Nie? Właśnie, że zawieszenie się na naszej pysze, że Pan Bóg przychodzi. Prawda? Z propozycją, która wykracza poza wszystkie nasze wyobrażenia, poza wszystkie nasze oczekiwania, z propozycją, która wykracza poza wszystkie moje możliwości, wykracza poza wszystko, kim ja jestem, jaki jestem sam z siebie. Nie? To zawsze Pan Bóg przychodzi z taką propozycją. Nie? To Słowo Boga zawsze będzie miało taką cechę, że będzie chciało mnie poprowadzić poza wszystkie moje ograniczenia. Prawda. Poza wszystkie moje możliwości, poza wszystkie moje wyobrażenia i oczekiwania. Tylko właśnie diabeł tu dotyka, nie? żebym ja to zrozumiał jako wyznaczone mi zadanie, że ja to muszę zrobić. Nie? I żebym właśnie na tej podstawie doszedł do wniosku, że ta propozycja Boga to jest jakiś w ogóle absurd, nie? że to jest w ogóle jakiś absurd, żebym machnął na to ręką nie? i się przestał tym przejmować, że to w ogóle jakiś absurd. Nie? I zaczął się. Z lubością wsłuchiwać w słowo uszyte na miarę moich wyobrażeń, moich, moich oczekiwań i tak dalej. A tu właśnie trzeba pojąć to, że to jest słowo obietnicy, słowo zaproszenia. To jest słowo, w którym mi się wyznaje sam Bóg i to wyznanie miłości niestworzonej do mnie jest jednocześnie propozycją, że ja to z tobą zrobię, tylko mi pozwól. Tylko pozwól mi przeniknąć przed do głębi i to jest moja miłość do słowa. Pozwalam, że to słowo nienaruszone, niezmienione, i tylko to słowo. Właśnie to jest to Maryja, nie? że kiedy ona się upewnia, że słowo, które do niej przychodzi, to jest słowo Boga, no to niech mi się stanie według Twego słowa. Ona jest bezgranicznie otwarta wtedy na to słowo. Ale kiedy, kiedy się okazuje, że jakieś słowo nie jest słowem Boga, to Maria jest szczelnie zamknięta, nie? zabetonowana. Żadne inne, To jest właśnie jej dziewictwo. Że żadne. Że dlatego Święty Łukasz po, po, podkreśla, że Anioł został posłany ze słowem do dziewicy, nie? dziewicy. I to, to, to jest właśnie jej dziewictwo, To jest właśnie jej nieskalaność, że wszystko we mnie należy do słowa Boga i tylko do tego słowa. I teraz Maria. Kiedy się upewnia, że to jest słowo Boga to waszej miłość do Boga, do, do Jego słowa żywego, to jest w tym, że ona temu słowu żadnych granic nie stawia. Ono jest wtedy dla, dla słowa jest jak przeczysta szyba dla, dla światła, dlatego Jan ją kontempluje jako niewiastę obleczoną w słońce, nie? bo to słońce, to Boże Słońce, nie? ten Bóg, który jest słońcem wszelkiego stworzenia, źródłem wszelkiego życia, ten Bóg nie napotyka w Maryi na żadne opory, nie? na żadne opory, na żadne granice, prawda? na żadne tamy, prawda. To Boże Słońce, Boże światło może przez nią przenikać bez żadnych ograniczeń. Właśnie to się dokonuje w Bożym Narodzeniu i spełnia się właśnie w tej wielkiej wizji świętego Jana, niewiasta obleczona w słońce. Natomiast my jesteśmy skażeni wrogim słowem, skażeni grzechem pierworodnym, tak i mamy właśnie ciągle jakieś sobie wątpliwości, lęki, inne rzeczy, nieufności, takie sprawy. Ciągle gdzieś pojawiają się jakieś ograniczenia, które stawiamy Słowu Bożemu, Ciągle nie pozwalamy, żeby to słowo tak do końca nas przeniknęło, przekształciło, przemieniło, i dlatego to jest takie dramatyczne dla nas i dla słowa. Ciągle doświadczamy niespełnienia, niezrealizowania, no właśnie dlatego, że stawiamy granice słowu Boga. Nie pozwalamy do końca przekształcić się, do końca przeniknąć się miłości niestworzonej. Dlatego ciągle doświadczamy ograniczeń miłości stworzonej, ciągle jesteśmy niezadowoleni z tego, jak kochamy. Wreszcie dochodzimy do wniosku, że to się nie da, że to nie ma sensu i to trzeba tak zostać na takim etapie, jak jesteśmy. No i tu właśnie wkracza święty Piotr z 21 rozdziału Ewangelii Jana, ten słynny dialog Piotra z Jezusem, to potrójne pytanie Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli inni? No i teraz właśnie no, no Piotr potrzebuje doświadczyć tego głębokiego upadku na dziedzińcu arcykapłana, żeby zrozumieć, że wcale nie miłuje bardziej niż inni, że jest tak samo ograniczony jak wszyscy inni, tak samo jest, tak samo jest obciążony grzechem pierworodnym, jak wszyscy inni, jest takim samym grzesznikiem jak wszyscy inni. I że Jezus przychodzi do Niego nie dlatego, że jest lepszy, że stać Go na więcej, nie dlatego wybiera Go na papieża, dlatego, że stać Go na więcej, tylko dlatego, że Jezus chce Go uzupełnić. Że Jezus chce Go uzupełnić swoją miłością, swoim słowem, swoją mocą. Nie? Że właśnie Jezus nie przychodzi wyznaczać Piotrowi zadania, ale przychodzi zaproponować Piotrowi, że Ja w Tobie spełnię. Ja w Tobie spełnię właśnie to, nie? że ty będziesz kamieniem węgielnym Kościoła, którego kamieniem węgielnym jestem ja. Nie? I ja w Tobie chcę spełnić, ja w Tobie chcę spełnić y, moje bycie kamieniem węgielnym Kościoła. I ja nie potrzebuję od Ciebie, żebyś ty na sobie coś wyduszał i mi udowadniał, że jesteś w stanie to zrobić. To ja potrzebuję od Ciebie pełnej zgody, żebym ja objawił w Tobie moją moc. To jest to, co odkrył święty Paweł, do czego doszedł święty Paweł: że żyje nie ja, żyje Chrystus. Żyje Chrystus. Że chodzi o to, żeby we mnie, w moich słabościach, niedomaganiach zadziałała, objawiła się moc Chrystusa, a nie moja. Nie moc Chrystusa a nie moja. To, to jest wasze prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwa świętość. Prawdziwa świętość to nie jest coś, co ja na sobie wyduszam. To nie jest coś, co ja na sobie wyduszam. Prawdziwa świętość to jest wasze dojście do takiej pokory, pokory Maryi, że ja cały jestem bezgranicznie, bezgranicznie poddany żywemu Słowu Boga, które przychodzi do mnie w Chrystusie pozwalam, żeby to słowo przeniknęło mnie do głębi, bez reszty, wzięło mnie w posiadanie, w posiadanie wszystkie moje możliwości i objawiło się we mnie, żeby we mnie objawiła się miłość niestworzona, żeby we, i to jest szczyt miłości do samego siebie. Właśnie szczyt miłości do samego siebie to jest jakby w cudzysłowie porzucenie siebie. Żaden egoista nie jest w stanie kochać siebie tak. Jak człowiek, który zostawia siebie, że tak powiem, mówiąc brzydko na pastwę słowa, na pastwę żywego słowa, prawda, które pierwsze wydaje się na pastwę nam, pozwala się spożywać, spożywać w słowie pisma, spożywać w Eucharystii, prawda? Nie? Wydaje się nam napastwa, żeby wreszcie nas przekonać, przełamać nasze opory, przełamać nieufności, przełamać wszystkie kłamstwa z Zego Ducha, które w nas tkwią. Nie? Właśnie dlatego potrzeba po pierwsze słuchać, po pierwsze się zasłuchać nie? w to wszystko, co Słowo ma nam do opowiedzenia o sobie samym, i żeby się zachwycić tą propozycją, zachwycić tą propozycją i coraz głębiej przed tym Słowem się otwierać, coraz głębiej dawać się przenikać, coraz głębiej dawać się przemieniać. I wtedy właśnie moi bracia i siostry doświadczą, że we mnie wyznaje im się miłość stworzona, Że we mnie wyznaje im się miłość stworzona. Że ja daję im Słowo, żywe Słowo Chrystusa, a nie siebie i swojego i swoje ograniczenia, swoje lęki i inne rzeczy. Właśnie, tu by można jeszcze długo analizować, bo tu są takie fajne, jeszcze, no takie fajne jeszcze szczególiki, fajne takie aspekty. Na przykład, to co Jezus mówi o umyśle, to używa takiego słowa dianoja. dianoja. To dianoja to jest aż takie. Mm, Prawda, takie roztrząsanie wszystkiego z każdej strony, nie? I zobaczcie, że my często wpadamy w taką dianoję, jak jest jakaś sprawa, jakiś problem, nie? To rzeczywiście my tak ten problem próbujemy analizować, kontemplować, rozważać z każdej strony, nigdzie nie widzimy wyjścia, jesteśmy coraz bardziej pogrążeni, prawda? W bezradności i bezsilności, nie? A teraz Jezus mówi, gdzie jest wyjście? A spojrzyj do góry, nie? a otwórz tą swoją dianoję na słowo, na moje słowo, a zacznij właśnie angażować tą dianoję nie w kontemplację problemu, nie? w rozważanie problemu z każdej strony, tylko zaangażuj, to jest właśnie miłość całą dianoją, właśnie miłość całym tym umysłem, właśnie tą zdolnością do takiego roztrząsania czegoś z każdej strony, a zaangażuj tą swoją dianoję, tą zdolność do takiego roztrząsania. W kierunku pionowym, w kierunku tego, co słyszysz ode mnie. Tutaj właśnie, tu właśnie roztrząsaj. Tu właśnie roztrząsaj. Im bardziej masz wrażenie, że toniesz w ciemnościach, w beznadziei, tym bardziej chwytaj się roztrząsania tego, co ja mam Ci do powiedzenia, tego, co ja Ci obiecuję, tego, co ja Ci wyznaję. I wtedy tu znajdziesz światło. Nigdy nie znajdziemy światła, właśnie wpatrując się w ciemność. nie? Wpatrując się w siebie, wpatrując się w nasze problemy, wpatrując się w nasze ograniczenia, wpatrując się w naszą niemoc, wpatrując się w nasze po pogubienie, wpatrując się w naszą niemożność spełnienia tego, co nam opowiada Słowo. A Słowo nam nie opowiada tylko jako zadanie, tylko jako obietnicę, tylko trzeba dać się temu Słowu przenikać. Nie? Serce to jest umysł i wola. Nie? Yy... Psychę, dusza to jest tchnienie Boga we mnie, nie? To jest to pneu wielkie Boga we mnie, nie? To, co czyni mnie istotą żywą, prawda? Dianoja, nie? Właśnie to, ta zdolność do takiego analitycznego myślenia, rozważania czegoś z każdej strony, prawda? Wszystkie moje możliwości, siły, nie? Że, że to wszystko było zaangażowane w słowo, w żywe słowo w Chrystusa, który do mnie przychodzi i tylko w to słowo. Bo to jest słowo tego jedynego, który jest. Każde inne słowo pochodzi od kogoś, kto nie jest. I każde inne słowo poprowadzi mnie ku niebytowi, niebytowi, okradnie mnie z bycia. Nie? Właśnie, i skutek będzie taki, że jak ja się rzeczywiście na to słowo otworzę całkowicie, to jedno jedyne słowo i zadbam o to, żeby żadne inne nie miało do mnie dostępu, do mojego wnętrza, do mojego serca, do mojego. Właśnie o to chodzi, żebym ja nie pozwolił sobie na to, żeby moje wewnętrzne możliwości zaangażować właśnie w roztrząsanie, rozważanie słów, które nie pochodzą od Boga. Nie? To jest właśnie moja miłość do słowa. A pierwsze jest słuchaj, nie? słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj tego, co Bóg ma ci do powiedzenia. Wsłuchuj się w to, nie? I na to Słowo się otwiera. I niech to Słowo pracuje w twoim wnętrzu. Przenika wszystkie twoje władze I wszystkie twoje władze w to Słowo będą zaangażowane. I to Słowo wtedy cię stworzy, poukłada, przekształci, przemieni, prawda? Przemieni w miłość niestworzoną, miłość zdolną kochać nieprzyjaciół. I wtedy twoi bracia i siostry takiej miłości w tobie doświadczą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.